Agnieszka Zaręba, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest Pan Bartosz Ciełkowski, dyrektor generalny biura Mastercard w Polsce. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Dzisiaj rozmawiamy o innowacjach, o cyfryzacji i o przyszłości. W jakim kierunku idziemy? W związku z tym pytanie do Pana. Czy te płatności bezgotówkowe w najbliższym czasie, a jeżeli tak, to w jak krótkim, zdominują nasz rynek w całości? No to takie trochę pytanie, czy mam przy sobie kryształową kulę, z której mogę coś wywróżyć. Bez wątpienia nasz obszar płatności, którym się na co dzień zajmujemy, jest tym obszarem, który jest poddawany innowacjom i wiele się w nim dzieje. A to wynika z prostej przyczyny, że odkąd telefony, systemy operacyjne zaczęły ze sobą mocno rozmawiać, już nie tylko z człowiekiem, ale również między sobą, mamy do czynienia z tym, że możemy przechodzić do takiej ery bardzo wygodnych płatności. Tylko na końcu nie możemy zapominać, że te płatności muszą być nadal bezpieczne i to człowiek musi je kontrolować. Takim klasycznym przykładem wygodnej płatności, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest Uber. No, zamawiamy Ubera, wchodzimy, wychodzimy, zapłacone. Właściwie nic nie musi się wydarzyć. Z drugiej strony mamy kontrolę, bo wiemy, gdzie, skąd, dokąd jechaliśmy, w razie czego możemy taką transakcję reklamować. Myślę, że ta technologia będzie nam w tym bardzo mocno pomagać. Jak szybko to wkroczy w nasze życie, tak w zdecydowanej większości, tego nie potrafię powiedzieć, to na pewno jeszcze chwilę potrwa. Takie myślenie cyfrowe zmienia obecnie wszystkie gałęzie przemysłu. W związku z tym, jakie szanse, ale też zagrożenia rysują się w związku z tym postępem technologii? Ja myślę, że generalnie takim wyzwaniem dla dużych firm, a taką jesteśmy, jest utrzymanie tempa zmian i bycie w tych zmianach. To wymaga dużego przewartościowania sposobu podejścia w ogóle do prowadzenia innowacji. Tak jak kiedyś można było bardzo mocno stawiać na to, że jesteśmy w stanie wiele rzeczy sami wymyślić i zbudować je wewnątrz firmy, to myślenie nadal jest istotne i nadal wiele rzeczy udaje nam się budować wewnątrz, ale coraz częściej polega na tym, że obserwujemy świat zewnętrzny, współpracujemy z tą szeroko pojętą sceną fintechową, startupową, a czasami nawet chodzi do jakichś przejść, czyli kupujemy, współpracujemy z tymi podmiotami, które powiedzmy stają się gdzieś tam naszą częścią. Czy to znaczy, że jesteśmy u progu rewolucji przemysłowej? No, ta rewolucja się dzieje od 2011 roku, przynajmniej tak została zdefiniowana. Została nazwana jako właśnie ta czwarta rewolucja przemysłowa w tym wymiarze cyfrowym i ewidentnie jesteśmy jej świadkiem. Wyzwanie jest takie, że poprzednia rewolucja była w latach 70., tak się definiuje tą rewolucję, którą komputery spowodowały. Jeszcze wcześniejsza, trochę wcześniej, bo tam początek XX wieku i te cykle się skracają, także w naszym życiu możemy doświadczyć więcej niż jedną rewolucję, no i na to musimy się też przygotować. A Pana zdaniem, na co jeszcze powinniśmy być przygotowani, jeżeli chodzi o zagrożenia? Z czym możemy w najbliższym czasie się spotkać? No bo technologia idzie do przodu, daje to niesamowite możliwości, szanse. Wspominała Pan o konkretnych firmach, które na początku były startupami, a rozwinęły się w taki sposób, że są wielkimi, globalnymi markami. Natomiast wiąże się to też z pewnego rodzaju problemami. O czym możemy tutaj powiedzieć? Generalnie to kwestia sposobu myślenia i podejścia do... I znowu, ta współpraca, czy nawet współpraca i konkurencja w ramach danego podmiotu, to jest ten duch nowych czasów. Ja nie chcę rozpatrywać tego w kategorii zagrożenia. Mieliśmy taki moment w Polsce, myślę, że na całym świecie, gdzie była taka dyskusja, czasami ona nadal się przetacza w świecie fintechowym, kto tu wygra, czy banki będą istniały, czy Mastercard przeżyje. Ja myślę, że na końcu to trochę czasu już minęło i wszystko zmienia się na lepsze, to znaczy mamy lepszą technologię, efektywniejszą, tańszą, bardziej funkcjonalną, a nadal wszyscy istniejemy. Ja myślę, że z jednej strony będą coraz większe małe firmy, które się rozwijają i życzę im sukcesu, bo na tym wszystkim nam powinno zależeć. Z drugiej strony te duże modele też muszą się odpowiednio redefiniować właśnie w kierunku partnerstw, właśnie w kierunku współpracy albo co-opetition, także tego będziemy doświadczać. Czy Pana zdaniem fintech to rewolucja czy ewolucja? W jaki sposób wpływa na branżę? To zależy, jakiego obszaru dotyczy i jakiego segmentu dotyczy. Czasami może być to ewidentna rewolucja. No chociażby popatrzmy na kantory. Internet zmienił nam całkowicie model zarówno od strony funkcjonalnej, jak i od strony kosztowej. I tutaj wszyscy na to uważnie patrzymy, no bo sporą częścią naszego biznesu jest również tak zwana transakcja międzynarodowa. Z drugiej strony jest to ewolucja. No, nie wszystko
da się natychmiast zmienić. To nie jest tak, że dzisiaj ktoś płaci gotówką w 100%, a jutro będzie płacił najnowszym telefonem w najnowszej technologii, bo po drodze jeszcze ma kilka kroków do wykonania, a być może po prostu zawsze chce płacić gotówką, co jest jego absolutnym prawem. Także w wielu obszarach to będzie ewolucja i edukacja, wspierana tym, powiedzmy, ułatwianiem nam życia i upraszczaniem, a z drugiej strony na pewno będą się pojawiać rewolucje, ale tylko wtedy, jeżeli to nam diametralnie coś zmieni, albo kosztowo, albo funkcjonalnie. Ale warto też w dużej mierze przyjrzeć się cyberbezpieczeństwu. Trochę ominął Pan ten wątek przy poprzednim pytaniu. Ja rozumiem, że jest to kwestia trochę problematyczna, bo mówi o tym, że jednak nie wszystkie te transakcje mogą być bezpieczne, ale w związku z tym lepiej pomyśleć o tym już wcześniej i na co zwrócić uwagę. Cyberbezpieczeństwo to jest bardzo duże słowo i ono dotyczy bardzo dużego spektrum w ogóle działalności wszystkich. I wiąże się ewidentnie z tą nową ekonomią i z internetem. My mamy kilka mniejszych obszarów, na które też bardzo mocno patrzymy, no bo przed cyberbezpieczeństwem jest chociażby bezpieczeństwo transakcji, czyli na ile dokonując transakcji jesteśmy w stanie ją bezpiecznie rozliczyć i na ile ona w ogóle dotrze poufnie do punktu, do którego powinna dotrzeć. Otóż tutaj w tym obszarze polski rynek jest bardzo bezpieczny, bo jest bardzo nowoczesny. Także technologia nam pomaga w tym, żebyśmy mieli bezpieczne transakcje. Jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, oczywiście tutaj jest droga, nad którą wszyscy pracują w Polsce, za granicą i myślę, że tutaj wielu jeszcze nowości możemy się spodziewać. A tym nowościom będziemy się przyglądać i będziemy Państwa informować na bieżąco. Dziękuję za uwagę i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.